Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej Senshiro, witam was w nowej serii z... Little Goody Two Shoes. Dokładnie. Moi drodzy, wiem, że lubicie takie gry. Lubicie gry ogólnie z RPG Makera, ewentualnie takie JRPG, które mają fajną fabułę, ciekawą fabułę i są dosyć takie, no, ciągnące się. W sumie ja też takie gry lubię, więc jak najbardziej ta gra być może podejdzie mi po 7 minutach, 8 minutach, w sumie... Wiem, że tak, jest fajna, jest spoko, no ale o czym w ogóle jest Little Goody Two Shoes? Moi drodzy, była sobie Elis, pełna życia i ambitna młoda dziewczyna z wielkim marzeniem, aby zostać obrzydliwie bogatą. Pomimo tego gwiazdy wyraźnie nie zarezerwowały dla naszej bohaterki zbyt wiele szczęścia w życiu. Elis, która pochodziła ze skromnego domu, nie miała innego wyboru jak tylko spędzać dni pomagając swoim sąsiadom w wykonywaniu drobnych prac, aby zarobić na życie. Pewnego dnia Elis odkryła parę pięknych, błyszczących, czerwonych bucików zakopanych na jej podwórku. Co za niespodzianka. Oczarowana Elis wyrusza w przerażającą podróż, która prowadzi ją coraz bliżej serca tajemniczego lasu. Czy Elis zaryzykuje wszystko w imię spełnienia marzeń, czy też zadowoli się skromną codziennością? Zakończenie tej opowieści należy do nas, kochani. No i nakreśliłem wam mniej więcej taką przynajmniej podstawową historię tego wszystkiego. I z pewnością, no, dosyć tutaj rzeczy będziemy mieć roboty, że tak powiem. Do roboty sporo jest. I kochani, no, 7 minut na razie ogarnąłem. Jest naprawdę bardzo ciekawie. Naprawdę ten styl graficzny, który jest tutaj zademonstrowany, jest naprawdę, no, świetny. Totalnie świetny. Więc, aby nie przedłużać, zacznijmy po prostu nową grę. Thank you.
Okej, moi drodzy. Mam nadzieję, że włączyliście sobie napisy, bo z pewnością tam napisy dodam. Tutaj już będę wam tłumaczył na bieżąco, więc na tym się akurat nie przyjmujcie. Ale tam niestety tekst, który był dosyć taki, wiecie, szybki, no niestety, bywa jak bywa. Dobra, no, myślę, że to czas się wziąć mniej więcej za tłumaczenie tego wszystkiego. Może być ciekawie. Dobra, na miłość boską. Tak zaczyna się mój ostatni mecz. Och, mam dość tego miejsca. Umyj moją pościel, czy wypierz moją pościel, Elis. Zamieć moją podłogę, Elis. Elis, Elis, Elis. Pokazałabym im. Pokazałabym im szorować moje garnki i patelnie, a nawet buty. Wycieraliby mi wszystkie okna, co do ostatniego. Oj, wyczyściliby moje palenisko i przynieśli trochę wody. A jeszcze lepiej, sprawiłabym, żeby przez cały dzień biegali i nazywali mnie Panną Elis. Gdybym tylko była bogata. Wszystkie te steki, jakie kiedykolwiek chciałam zjeść. Wszystkie błyszczące sukienki. Po jedną na każdy dzień tygodnia z pasującymi butami i biżuterią. I służba, pokojówki. Wszystkie pokojówki, jakiekolwiek chciałam. O, gdyby tylko. Pomarzyć można. Elis! Na miłość boską. Wracasz do domu, dziewczyno? Co robisz błąkając się w ciemności po lesie, Elis? Powinnaś wiedzieć, że jest tu niebezpiecznie. Nie błąkam się, panie Ludwik. Pracowałem do późna, jeśli można w to łaskawie uwierzyć. Wiesz, że lepiej nie narażać się na niebezpieczeństwo, Elis. Jedyny, kto tutaj się naraża na niebezpieczeństwo, to ty. Byłabym już w domu, gdybyś mnie nie zatrzymał. No weź, Elis. Mamy powód do zmartwień. Cała ta czujność? Po co? Czego mam się bać? Czarownicy? Uważaj na swoje słowa, Elis. Nie wolno ci kwestionować takich spraw. To powiesz na to, że odprowadzimy cię do domu. Wierzę, że poradzę sobie sama, panie Heinrich. Żadnego więcej szwędzania się, Elis. To jest dla twojego dobra. Wiem, żeby nie spotkać wiedźmy. Miejmy nadzieję, że nie będziesz żałować swoich słów, dziewczyno. Nie wiem, czy delikatnie nie ma mikrofonu za blisko. Nie znoszę tych dupków. Dobra, mamy movement WASD, run na shifcie, R menu. Znajdź drogę do domu. Takie mamy menu. Mamy 10 zapałek, mamy 10 tokenów jakichś. No dobra, i widzę, że mamy też dwa miejsca na różne postacie. Mamy głód i mamy życie. Może być ciekawie, może być ciekawie. Dobra, co tu jest napisane? To jest tak wyblakłe, że nawet nie mogę tego przeczytać. Left, czy lewo, nie wiadomo. Prawo, Primeldorf. W górę, Kiefberg Peaks. Okej, okay. Szczyty, Kiefberg. Nie umiem wysłowić. Chyba lepiej pójdę do domu, zanim będzie zbyt późno. No raczej. Ja wiem, gdzie jest droga do domu, spokojnie. Ale widzę, że ona to samo...
Czemu zawsze jak nagrywam, to muszę kichać? Jezu. Na mnie wzięło. Dobra, czyli jest jedna droga tylko do wyboru. Bo wcześniej sobie nie sprawdziłem tego, jak testowałem. Ale widzę, że jest tylko i wyłącznie jedna. Dobra. Niechaj tak będzie. No, tutaj tylko możemy przejść. A, tędy też się da, okej. Dobra. Gdzie nas Alice doprowadzisz? Nie wiem, czy ja powinien biegać. O, sosna to, sosna tamto. O, wszystko kręci się wokół tych sosen. Prawo. Punkt widokowy Kiefersberg. Po lewej, czy ty Kiefersberg? Idźmy w prawo. Lepiej nie chodzić, nie odchodzić za daleko. Czyli tylko i wyłącznie mamy lewą stronę. Dobra. Jest tylko lewa strona. O, coś tu błyszczy. Zdobyłeś przedmiot. Winogrona. Oki. Oki doki. Nic nie ma. Nie ma. Nie ma! Mam nadzieję, że nie słyszycie tych moich klawiszy na tej mechanicznej klawiaturze. No, na litość boską. Nie da się utrzymać tej latarni zapalonej na takim wietrze. No, chyba znajdę drogę do domu w ciemności. Często zapisuj. Upewnij się, że twój save slot jest dosyć aktualny, żeby po prostu się nie cofać. Dobra. Zapiszmy. Tak chcę zapisać progres. Niech będzie on tym pierwszym. Zresztą widzicie, że nagrałem 30.03, czyli sobotę. I 8 minut zagrałem w sumie. Nadpiszmy. A teraz gramy 10 minut. Ciekawe. Ciekawe. Oki, no to mamy domek, nasz domek. Tutaj nie chodziłem wcześniej. Co się tutaj na Boga wydarzyło? O, powinnam znaleźć swoje zapałki. Dobra, szukamy zapałek. Ktoś nam się chyba włamał do domu. Nie ma sensu chodzić do spiżarni, prawda? W tym domu nie ma nic do zjedzenia. To tak się dosyć cienko trzymasz. Powinnam znaleźć krzesiwo i rozpalić ogień. Jest zbyt ciemno, żeby powiedzieć, co się tutaj wydarzyło. Przynajmniej nie dostali się do tej skrzyni. Pomimo wyraźnie zniszczonego wyglądu, stary kufer zapewnia bezpieczeństwo jego zawartości. Okej. Kto na Boga wszedł do mojego domu? Dobra, mamy miotłę. Ciekawe. O, nie wyjdę, dopóki nie zrozumiem, co się tutaj wydarzyło. Dobra, dobra, nie panikuj. Och, dzięki Bogu, że nie dotknęli kołowrotka babci. W ogóle z tej historii na początku wiemy już, że jesteśmy jakimś podrzutkiem. W sensie ktoś nas zostawił. No i babcia nas przygarnęła. Co tu się dzieje? Co? Co to było? Ja... I czy ja śniłam, czy... No właśnie. O, co ja sobie myślałem, zostawiając to tutaj? Mamy zapałki. Powinnam teraz rozpalić ogień. Okej. Użyj kontrola, żeby rozpalić ogień. Zapal swoją latarnię używając zapałek. Bądź ostrożny, żeby ich nie zmarnować. No dobra. No dobra, dobra. To trzeba jeszcze przeszukać całe pomieszczenie. Co my tu mamy? Jakaś skrzynka? O, chyba naprawdę powinnam kiedyś przejrzeć te wszystkie śmieci.
Mały drewniany kufer wypełniony różnymi bibelotami. Coś tu jest? Co to jest? Uuu, endingi! Jest ile? 10 endingów? Tak. O, to mamy co robić. Mamy co robić. Coś tu jest, ale nie mogę tego złapać. Cokolwiek głową się do mojego domu musi gdzieś tam być. Jak mam tak spać? Drżące na wietrze szyby w drewnianych ramach drżą. Ja się... No, drgają, o tak. Powiedziałem masło maślane, drżące na wietrze szyby. No i Shira. O, minęło dużo czasu, odkąd byłam w pokoju babci Hall. W każdym razie nie ma tam niczego do zobaczenia. A myślę, że powinnaś to sprawdzić najpierw. Coś się tam nie dzieje. Dobra. Chodzimy na dół. Chodzimy na dół, rozpalmy ognisko. O, jeny! A jeśli to była ta wiedźma, o której gadają mieszkańcy? Nie, weź się w garść, Elise. To z pewnością był wyrywacz. No to powiedziawszy, nigdzie się nie wybieram bez miotły. No dobra, ale miotły mamy chyba, tak? Itemsy. Normal items. Food items. To jest key item. Key. Dobrze mówię. Key items. I klucze. Mamy latarnię, mamy broszkę, mamy miotłę i mamy tinderboxy. Ja mogę je użyć? Może jeśli spróbuję czegoś innego. Nie, nie możemy. No dobra, musimy znaleźć wymywacza. Tylko jak go znaleźć? Zastanawiam się, ile czasu minęło, odkąd ostatni raz korzystałem z tej rzeczy. Strunowe pajęczyny i kurz przylegają do drewnianych drzwiczek starego piekarnika, jakby go uszczelniając. Piekarnik, No dobra, to jest nasze podwórko. Patrząc po opisie tej gry, zapewne zaraz znajdziemy te buciki. Chociaż my chyba już jakieś mamy buciki czerwone. Czy dobrze idę? Chyba źle, ale ładnie to jest, kurde. O! A, tu jesteś, ty... Bezwstydny złodzieju. Oddawaj mi wszystko, co wziąłeś. A, prawda? Teraz. Zaczekaj, proszę. Proszę, wybacz mi. Jednak dobrze poradzę, kurde. Wyjaśnij to wszystko, łajdaku. Co robiłaś w moim domu? Zaczekaj, proszę, nie bij mnie. Ja po prostu się ukrywałam. Byli tam ci mężczyźni i ja... Nie będę cię pytać drugi raz, złodzieju. Oddaj mi wszystko, co zabrałaś. Teraz. Nie, nic nie wzięłam. Po prostu się bałam. Proszę, błagam. Pokaż mi swoje ręce. Nic nie wzięłam, proszę pani. A teraz pokaż mi swoje kieszenie. I zrób to szybko. A powtarzam ci, niczego nie ukradłam, proszę pani. To wszystko, co mam. Przysięgam.
Monety i chwasty? Co robisz tutaj w górach? Jestem podróżnikiem, proszę pani. Obróć się. Mówisz, że jesteś podróżniczką. Czy podróżujesz sama? Tak, podróżuję sama. Miałam nadzieję, że uda mi się odpocząć przed nocą. Ale... zauważyłam kilku ludzi spacerujących po lesie. Przestraszyło mnie to, więc pobiegłam, żeby znaleźć jakieś miejsce, w którym mogłabym się ukryć. Tak czy inaczej, nadal jesteś. O, proszę, niech mi pani wybaczy. Nie chciałam zrobić takiego bałaganu. Przestaniesz mnie tak nazywać? O, przepraszam. Aj, toś boską. W porządku, więc... może wpuszczę cię, znaczy wypuszczę cię, jeśli udowodnisz mi swoją niewinność. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, proszę pani. Cóż, możesz zacząć od posprzątania tego bałaganu. A potem możesz... proszę pani? Tak, to jest to. Pokojówka. Słuchaj uważnie. Najpierw posprzątasz bałagan, który narobiłaś. Właściwie możesz posprzątać cały mój dom. Od góry do dołu. To cię nauczy, żeby nie wpadać do obcych domów. Ja... proszę pani... już narzekasz, prawda? Czy nie zgodzisz się, że to jedyne, co możesz zrobić? Och, oczywiście. Chętnie to zrobię, proszę pani. No, dobrze. A w zamian myślę, że możesz tu zostać. Ale koniec z kradzieżą. A nie jestem złodziejką, proszę pani. To ja to ocenię. Dziękuję bardzo. O, jestem do wycięcia. Przepraszam was za to. Już wracamy. Tak czy inaczej, będziesz pracować dla mnie, a ja dam ci mieszkanie. A, całkiem uczciwe, nie powiedziałabyś? A, to brzmi uczciwie, proszę pani, i to bardzo miło z pani strony, ale... nie jestem złodziejką. A, dobra, nie jesteś złodziejką. Czy mogłabyś przestać nazywać mnie panią? Czy wyglądam ci na starą wiedźmę? Nie, nie, przepraszam. Nazywam się Elise i lepiej to zapamiętaj. A, tak, tak. O, bardzo mi przykro. Zapomniałam się przedstawić. Selenik Wanderer. Rosen Marin. Które to jest imię? Rosen Marin. Nazywam się Rosen Marin. Miło mi cię poznać, panno Elise. A na miłość boską. Tylko Elise ma się dobrze. No dalej. Masz teraz mnóstwo pracy. Tak, oczywiście. Dobra, czyli Rosen Marin. Nie zapomnę. Oj, dobra, czyli mamy dwie osoby teraz w ekipunku, tak? Nie. Nasza koleżanka chyba już sobie poszła. Rosen Marin. Dobra, a co było na dole? To jest dobre pytanie. Na dole nic nie było. Jakaś studnia. To nie czas na podlewanie ogrodu, czyż nie? Zwietrzała, z biegiem czasu drewniana konstrukcja studni jest postrzępiona i zużyta. O, dobra. Czyli koleżanka już rozumiem siedzi w domu. Jak w ogóle mogłaś to wszystko zrobić? Pójdź na moje podłogi.
O, tak mi przykro. A, nawet talerze babci. Rozbite na kawałki. Czym ty jesteś? Dzikiem? A, dziwię się, że nie rozbiłaś moich okien i nie zburzyłaś ścian. Ach, w porządku. No cóż. Wiesz, co zrobiłaś. Tak czy inaczej, weź to. Upewnij się, że dostaniesz się do każdego zakamarka. Słyszysz? Tak, proszę pani. No, przy okazji możesz pozamiatać, zamieść komin i wyczyścić cały kominek. Ach, zetrzyj te plamy ze ściany i umyj wszystkie okna. Chcę, żeby to miejsce lśniło, zanim się jutro obudzę. Rozumiesz? O, oczywiście, proszę pani. Ach, mówiłam ci, żebyś przestała mnie tak nazywać. O, przepraszam. Dobra, chodź. Pokażę ci studnie na tyłach. O, mogę to zrobić sama, Elise. Wszystko, żeby wynagrodzić ci to, co zrobiłam. A, posłuchaj, dziewczyno. Nie mam powodu, żeby ci upać. Nie chciałam. Każdy zakątek, czy każdy róg tego domu ma być absolutnie skazitelny o wschodzie słońca. Odważ się choć raz mi przeszkodzić, a zamienię słowo z mieszkańcami miasta. Czy wszystko jasne? Tak, Elise. O, przepraszam. Zrobię to w mojej mocy. Uważaj, żeby mnie też nie obudzić. Jutro mam niedzielną mszę świętą. A, będę dosyć cicho. Dobranoc, Elise. Idź do łóżka. Okej. No, ej. Rozmarin. Dobra, tu dalej nie możemy wejść. Niech tak będzie. Idziemy. Teraz już to zrobiła się, Elise. Nie było potrzeby być aż tak ostrym, ale jednak... Co jeśli ona jest niebezpieczna, albo... Jeszcze gorzej. Nawet jeśli... Może ona jest wiedźmą, o której mówili mieszkańcy? O, zastanawiam się, co by zrobiła babcia Hall. Nie wychowała mnie na taką... Groziłam jej nawet, że na nią doniosę. Przypuszczam, że to, co zostało zrobione, już się nie odzrobi. Myślę, że to, co się wydarzyło, już się nie odwydarzy. Jutro coś wymyślę. Najlepiej będzie, jeśli pójdę już spać. Dobra, niedziela. No, już jest ranek. Nie mogę się spóźnić na niedzielną mszę, bo ojciec Hans... O jeny, to ja sobie myślałam. To do mnie zabrało już wszystko, co posiadam. Dobra, zarządzanie staminą. Stracisz jeden chlebek za każdy czas... który już tak jakby minie w ciągu dnia. Jest ich ogólnie 6. Item menu. Zarządzaj swoim normalnym, jedzeniowym i kluczowym... zarządzaj swoimi normalnymi, jedzeniowymi i kluczowymi przedmiotami poprzez item menu. Możesz konsumować i używać przedmiotów właśnie z tego menu. Ok.
To tyle jeśli chodzi o ochronę świętej Walpurgi. Powinnam cię była wyrzucić dawno temu. Okej. Ręce złączone w modlitwie. Drewniana statua świętej Walpurgi zapewnia ochronę wiernym. Raczej nie. Raczej nie. Co tam się dzieje? Czysto. Albo może nie. Nie wygląda to, żeby coś widziała lub stłukła, ale... Hej! Rosenmarine! Czy to było takiej na imię? Ale nie mogę uwierzyć, że posprzątała i wyszła od tak. Nawet nie dała mi nic do zjedzenia wczoraj wieczorem. Biedactwo. A teraz, dokąd ona mogła się... Dokąd ona mogła pójść? Nie wiem. Ale ładnie posprzątała. Nie ma sensu chodzić do spiżarni, prawda? Aha, nie ma nic do jedzenia. No dobra, wyjdźmy tu. Porys na ogródku. Nie, tu jej nie ma. Tu jej nie ma. Może jest u siebie, w pokoju. Może śpi. Jest! Rosemarine! A, tutaj jesteś. Elise. Szczerze... Co ty tutaj robisz? Ja, przepraszam, ja... Zamierzałam wyjechać z samego rana, ale... Bałam się, że zgubię się w ciemności. Nieważne. Chodź ze mną teraz. Zabierzesz mnie do wioski? Dlaczego ty nie masz? Za jakąś bredotę? Zapomnij o tym, co powiedziałam wczoraj wieczorem. To nie jest mój najlepszy moment. Ja... Prawdę mówiąc, nie chciałam być tak brutalna. A ja też przepraszam za to, co zrobiłam. A, mam to. Znaczy, łapię to. Wszystko to jest... martwe i pogrzebane. A teraz chodź. Spóźnimy się na niedzielną mszę. Tak. A, zaczekaj na mnie, Elise. Okay. New objective. Zabierz Rosemarine do domu. Flock. To jest flock. Flock? What? Flock. Fluffy companion. Oh. Puchaty to puchaty towarzysz. O tak. Nie małka. O, bardzo mi użyło, że cię widzę. A gdzie byłeś? Znasz tę kozę? A, tak, oczywiście. Poznaliśmy się w drodze do Kieferbergu. Jesteśmy razem od tamtego czasu. Tak, byliśmy, byliśmy. O, to najcudowniejsze maleństwo, prawda? Najmilsza rzecz, czy najcudowniejsza rzecz mówisz? Tak czy inaczej, powinnam już iść. Nie chciałbym się spóźnić na niedzielną mszę. Ach, tak. Wrócę za chwilę, Floki. Muszę przyznać, że wykonałaś niezłą robotę sprzątając. Zrobiłaś prawie wszystko, o co cię prosiłam. O, jestem taka... tak bardzo się cieszę. Chciałam zapewnić, że nie miałam nic złego na myśli, Elise. W zeszłej nocy nie mogłam spać przez wiele godzin, myśląc, że... Już to rozumiem, nie musisz mi mówić. Masz, zjedz trochę chleba. Trzeba... Znaczy, musisz być głodna. Tak, oczywiście.
Dziękuję, Liz. Jesteś naprawdę bardzo miła. Ojej. Pamiętasz, jak uderzyłem cię miotłą? Nazwałem cię złodziejką, kazałem ci wykonywać moją wolę, że tak powiem, to co ci kazałam. I co dalej? Większość ludzi wyrzuciłaby mnie od razu, gdy mnie znalazła. Ale ty tego nie zrobiłaś. Chyba nie. Tak czy inaczej, wychodzę. Nie krępuj się i nie rób bałaganu. Czy nie szczędzaj się, przepraszam. Nie zrobię tego, Elise. Oho, no tak, to było znaczenie LGBT, więc no niestety. Rozmawiaj z twoją ulubioną dziewczyną, kiedy widzisz serduszko nad jej głową, aby umówić romantyczną randkę na później? What? Ach, zanim wyjdziesz, Elise. Mam ci coś do powiedzenia, jeśli mogłabyś dzisiaj do mnie przyjść później. Co powstrzymuje cię teraz? Co powstrzymuje cię od powiedzenia mi teraz? No, więc to ważne, więc. Będę tam z tyłu o zmroku, dobrze? W sensie tam w tym kadomku. Na miłość boską. Lepiej, żeby było warto, rozumiesz? Obiecuję, że to nic złego. Przekonamy się. Romantic dates. Wszystkie romantyczne randki są oznaczone z ikoną serduszka. Każda randka zeskipuje jakby jeden czas. Jeden czas, okej. Okay. Mamy zapis. Okej. Zapiszmy. Progress saved. No i gitara. Dobra, idziemy. Co tutaj jest? Czy chciałabyś ponownie rozpoznać się z samouczkami gry? Nie, nie potrzebuję tego. Dobra, czyli idziemy. Mam tylko samouczki. O, nie chciałem tego. Dostanę reprymendę od ojca Hansa, jeśli się nie pospieszę. O, odblokowaliśmy map menu. Open map. O kurde. O kurde. Mamy current. Weź udział w niedzielnej mszy. I na później mamy spotkać się z Rosmarin na tyłach o zmierzchu. Elise Backyard, Elise House, Grapevine Path, Creek, Viewpoint, ok, Crossroads, Village Entrance, Village Square, Bacalais, Village Inn, Waterwell. Mamy Stables oraz Windmill. O! Oh, Windmill. Wind chyba, nie? Chyba tak. Dobra. Idziemy. Mapa Kiewberg. Nie zdążyłem przeczytać, bo oczywiście polazłem jak debil. No trudno. Tak bywa. Tak bywa. Samouczki są dla cieniasów. Tutaj coś widzę. Nie, nic nie ma jednak. Myślałem, że to jest taka ścieżka, tylko od noga, wiecie. Biegniemy, biegniemy. Hop, hop, hop. I żeby nie było, moi kochani, to jest horror. To jest horror. Podobno horror. Czyli coś się będzie działo. Więc spokojnie, na spokojnie. Na początku może jest słabo, potem będzie lepiej. Widzę jakiś symbol. A z tym symbolem nie mamy nic wspólnego. Dobra, do miasta mamy chyba w dół. Ano, w dół. Dół. To jest Jesus Christ. A, co z tobą? Widziałeś jakieś wiedźmy dookoła?
Obserwując z powagą przechodniów, obraz pana spoczywa uwieczniony w tej przydrożnej kapliczce. Rabarbar. Czemu to powiedziałem? Nie wiem. Co my tu mamy? A, tutaj jesteś, Elizo. Chodź tutaj. Czemu byś nie miała tutaj podejść? Ty to wyglądasz jak wiedźma. Dzień dobry, babciu Gretel. Rozumiem, że idziesz na mszę. Wszystko, żeby podtrzymać ojca Hansa z daleko od moich pleców. To zabrzmiało dziwnie. Mam jakiś świeżych bułek. Na pewno cię rozweselą. Dlaczego byś miała nie spojrzeć? Się na te bułki. Możemy kupić, rozumiem. Co mogę dzisiaj dla ciebie zrobić, kochanie? Kupuję, sprzedaję. Do zobaczenia. I'm selling. Aha. Możemy sprzedawać różne rzeczorki. Kapuję. A co możemy kupić? Coś jeszcze? Może jakieś presle. Dobra, I'm buying. 10, bo jest takie drogie. Panie! Czy pani? Drogo! Ale może kupimy? Po dyszku? Ten chlebek? No dobra. Niech będzie. Być może będę żałował. Nie chcę presli. Do zobaczenia, babciu. Powiedz mi, jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze, kochanie. Si, senior. Czy seniorita. Potrzebujesz czegoś? Nie zapomnij, żeby zatrzymać się w wioskowym sklepie, żeby kupić jakieś pomocne przedmioty. Wydaj swoje ti mądrze. Nie wiem, co to jest ti. Jakaś waluta. Dobra, biegiem. Nic nie ma? Nic nie ma. To teraz biegiem. Chicken! I koza! Czemu to wszystko jest takie ładne? Więcej kóz! Ziołek ma to, jak to musi być pacanów. Wow. Może najlepiej będzie uszczelnić nasze okna i drzwi. Stary Wilhelmie, na wszelki wypadek. Ach, tam. Ona to jest żywa i taka kopiąca. Widzę, że wczoraj wieczorem wróciłaś do domu. Rzeczywiście, panie Bernhard. To ważniejsze, co się tutaj wydarzyło? Straszna wichura, to się właśnie wydarzyło. Przypuszczam, że w górach nie było tak źle. Z pewnością nie, sądząc po wyglądzie. Och, to był widok, w który byś nie uwierzyła, dziewczyno. Gałęzie i liście piętrzyły się wysoko pod drzwiami domów. Całe korony drzew... czy nawet niektóre z koron drzew. No, to na pewno trochę przesadza. Alejki mocno ucierpiały, to pewne. Niektórzy mówią, że słyszeli wiatr pukający do ich drzwi. Stary Joan mówi, że to mogła być sama wiedźma, ale... Och, znowu zaczynamy. Nigdy nie można być zbyt pewnym, dziewczyno. Tak czy inaczej, pójdę teraz do środka. Ludziska. Miejmy nadzieję, że na lepszy sen tego wieczoru. Niech pan cię wysłucha, Wilhelmie. Okej, czyli była wichura. A ty kim jesteś? Wszystko dobrze, pani Lindo? O, Elis! Czy zechciałabyś spojrzeć na moje biedne kwiatki? Ta wichura prawie wyrwała je wszystkie z doniczek. Czy to naprawdę była aż taka wielka burza? Na szczytach tylko wiało troszeczkę. Dlaczego... Czy widziałaś te wszystkie gałęzie rozproszone po mieście? Słyszałem, że dach Brunhildy prawie się zawalił. Och, to było takie przerażające. O, rzeczywiście. Oki. Tam mamy msze. Story events. Wszystkie historie, wydarzenia historii są oznaczone
ikoną książki. Jeżeli jest oznaczone ikoną zegarka, zeskipuje jeden jakby czas w tym wszystkim. Dobra, gdzie tu mamy jakiś event? To tu? Tutaj, okej. Okay. I zeskipuje jeden czas. Rozumiem, że to jest saveik. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Już niby mamy 51 minut? Wow! Niemożliwe. Niemożliwe. Jest? Chyba nie. O, to za bałagan. Chyba w najbliższym czasie nie będę tutaj przychodzić. Ty kim jesteś? O, dobrze cię widzieć, Elis. Och, w górach musiało być jeszcze gorzej. Wierzcie lub nie, nie było tak źle. Ach, to taka ulga. Niestety obawiam się, że nie mieliśmy tyle szczęścia. Oj, mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Możemy dziękować zarówno Panu, jak i świętej Walpurdze, że nikogo nie było, ale... Wielu mieszkańców mają wybite okna i zerwane dachówki. A co z panem, panie Heinrich? Och, to było okropne. Nasze oknice zostały wyrwane z zawiasów. Posprzątanie i naprawienie wszystkiego zajmie cały dzień. W porządku, najdroższa. Im szybciej się tym zajmiemy, tym szybciej będzie to zrobione. Mogę pomóc, jeśli pan chce, pani... Znaczy, mogę pomóc, jeśli pani chce, pani Arin. Och, nie ma sprawy, Elis. Chodźcie teraz we dwoje. Lepiej będzie, jak wejdziemy do środka. Ja się chyba do kościoła. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy? Tam mamy na pewno event z kościołem. O, kuźnia. Wygląda na to, że pan Wilhelm był zajęty. Gładka powierzchnia kowadła pokryta wgnieceniami i zadrapaniami, błyszczy w słońcu. Tam kilku za nami sobie chodzi. Dobra, idziemy dalej. Tu możemy przejść? To nie czas na włóczenie się, lepiej się pospieszę. Czyli nie mamy innego wyboru, jak po prostu pójść już tu. Chyba, że jeszcze to miejsce jest. No co za bałagan. Dobra, czyli to samo co i tam. Na razie nie przychodzimy. A więc kościół. I tu nawet nie wiem, czy widzicie, ale w lewym górnym rogu mamy zaznaczony ten chlebek, że naprawdę stracimy jeden chleb. O Boże, Elis, wyglądasz okropnie. O, dzień dobry. Tobie również dzień dobry, pani Berto. Och, nie byłam pewna, czy dzisiaj przyjdziesz, Elis. Dlaczego nie, pani Odile? Oj, Elis, wyglądasz na dość zmęczoną. Nie mogłabyś nawet mrugnąć okiem. Założę się. Zarażające, prawda? Och, w górach musiało być strasznie. No, wcale nie. Wygląda to, że mieliście gorzej niż ja. Ojej, aż trudno w to uwierzyć. To nie była zwykła wichura, mówię wam. Jak to? Odile. Och, mam już dość tych bzdur. Mówi, że to pochodzi z lasu, od co? Och, Odile. Nie ma sensu podtrzymywać takich poglądów, moja droga. Zobaczysz, Mariel. Odile i Mariel. Widzę tylko, że spóźnimy się na mszę. O Boże. Do czego doszło w Kirsbergu? Po tobie, Elizo. Las, co? No dobra. Mamy mszę. Ale muszę kończyć odcinek, ale dobra, będzie jeden dłuższy. Trudno. Elise! No, dzień dobry, Elise. Reja. Ale nogi to masz krzywe.
Evergreen Sweetheart. Taki ma tytuł. Dlaczego zawsze jesteś taka wesoła, Freyo? O, trwało to tak długo. Myślałam, że nie przyjdziesz. Chyba troszkę zaspałam. Nie spałam zbyt dużo ostatniej nocy. Och, ja też nie. A wszystko przez tę wichurę. Nawet moja mała gałązka nie mogła mi pomóc? Twoja gałązka? Czy mam małą gałązkę lawendy pod poduszką? Rozumiesz? Wąchanie pomaga mi lepiej spać. I pozostawia taką... taką cudowną. Bądźcie cicho, wydwoje. O, przepraszam, pani Wilhelm. To jest pan. Przepraszam, to jest pan. Lepiej teraz się skoncentrujmy, Elise. Ty gadasz, Freyo. Niech błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego będzie z nami. Niech Najświętsza Święta Walpurga wysłucha naszych modlitw. Amen. W najbliższą sobotę po raz kolejny będziemy wspominać naszą patronkę świętą Walpurgię. Jak wszyscy wiecie, przygotowania do uroczystości już trwają. Bracia, wszyscy przyczynimy się do tego jak najlepiej, jak potrafimy. To powiedziawszy, jestem świadomy tego, co wydarzyło się ostatniej nocy. Wichura dotkliwie dotknęła naszych kilku sąsiadów. Proszę wszystkich o pomoc w uprzątnięciu ulic. Okażmy sobie nawzajem współczucie w tych trudnych czasach. Zaufajmy świętej Walpurdze, że poprowadzi nasz lud i uchroni Kiefersberg od niebezpieczeństwa. Niech Pan będzie z wami, bracia. Amen. Dobra, niedziela mamy pewnie już drugą porę, południe. No, założ się, że zabrało ci wszystko, co... Znaczy, że zabrało ci wszystko, co jakby miałeś, żeby wstać dzisiaj rano z łóżka. To już ma nogi ładne. Się normalne. Leb Kuszen. Surgery Devot. Jakie teksty. Bardzo zabawne. Leb Kuszen. Żarty na bokejs. Czy nie powtarzałem ci, żebyś zdjęła fartuch na niedzielnym przeświętą? Jestem pewna, że pana to nie obchodziło, więc dlaczego ciebie miałoby to obchodzić? O, znowu celowo mnie denerwujesz, Leb. Możesz to tak nazwać. Ach, na litość boską. Lepiej pójdę do pracy już teraz, zanim zrobi się późno. Nie zapomnij przyjść później, Elise. Nie zapomnę. Oblokowaliśmy relationship menu. Czyli możemy się umówić znów z innymi ludźmi i możemy chyba... Tak, możemy sprawdzić menu relacji, żeby śledzić swoje... Suspicion levels? What? Żeby śledzić poziom podejrzania w każdym czasie. Otwórz swój loket, żeby sprawdzić swoją relację, romantyczną relację z Rosmarin, Freją i Lebuchen. Okej. Mamy nowe zadanie, nawet dwa. Co ty chcesz? Nie mogłaś dużo pospać ostatniej nocy, prawda? A ty mogłaś? Nie zmrużyłam oka. Wyjaśnię to twoją wesołość. Jesteś bez nadziei, Lebuchen. Tak długo, jak będziesz mi pobłażać. O, więc to moja wina, tak? Proszę bardzo, zanim zapomnę. O,
dostaliśmy Bresla. O, przyniosłeś mi mojego ulubionego. Pan Bernard powiedział, że wczoraj wieczorem wróciłeś do domu dość późno. No i co z tego? Mówiłem ci, że już prawie pora kolacji, kiedy wpadłaś. A mówiłam również, że pani Elma pracowała ze mną jak osioł aż do zmroku. Pan Bernard martwi się o ciebie, to wszystko. Pan Bernard... jestem pewna, że pan Bernard znajdzie lepsze zajęcia w swoim czasie. Naprawdę jesteś taka uparta, Alice. Tak czy inaczej, najwyższy czas wyruszyć. Powiedz... będę cały czas... będę całe południe, popołudnie w dzwonnicy. Chcesz mi dotrzymać towarzystwa? Będę tam, Leb. Okej. Możemy się z nią spotkać. Ale to muszę zapisać. Moi drodzy. O, tajemnicza notka. Jest na niej coś napisane. Święta Walpurgo, uświęcone niech będzie twoje imię. Niech twoja wola będzie wieczna, a twoja łaska wszechogarniająca. Zgaszony będzie w ten sabat pełni księżyca. Niech ta modlitwa znajdzie swoje spokojne miejsce w twoim życiu, Gai Niosący. Dziwne. Modlitwa? Na dole jest coś jeszcze. Ofiara Kirchberg leży na rozdrożu za słupem majowym? Maple? To jest majowy? Chyba tak. Niech twoje pragnienie zostanie ugaszone i otrzymane błogosławieństwo. Na rozdrożu. Ciekawe, kto to rzucił. A my to widzieliśmy chyba. Nawet był ten znaczek. Nawet do niego podchodziłem. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i... kurde. Jeszcze nie. Dzięki Bogu, że to już koniec. Co za nuda. I pomyśleć, że będę musiał pracować cały dzień aż do wieczora. A jednak. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grauda Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Little Goody 2 Shoes. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej.